Pandemia koronawirusa wywróciła polski system edukacji do góry nogami. Uczniowie wszystkich szkół przez kilka miesięcy zostali w domach, a nauczyciele z dnia na dzień musieli nauczyć się, jak pracować w nowej, zdalnej rzeczywistości. Mimo to, jak zapowiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski podczas konferencji, od 1 września wszyscy powrócą do szkół. Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Dlatego też wyraźnie mówimy to, o czym wspominał już pan premier, główny inspektor sanitarny czy minister zdrowia. Chcemy, aby takim podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był ten tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, kiedy zajęcia odbywają się w szkołach. I stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach. Obecnie w czerwonej strefie znajduje się 7 powiatów, a 8 w żółtej. Mimo że rok szkolny wszystkie szkoły rozpoczną stacjonarnie, pojawiają się jednak warianty funkcjonowania placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie. Tradycyjna forma kształcenia, mieszana, tzw. hybrydowa oraz zdalna. W uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym dyrektor szkoły, placówki oświatowej będzie podejmował decyzję o przejściu na przykład na tryb mieszany. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, ale powtórzę, że chodzi o sytuację, w której część uczniów albo z klasy podzielonej na dwie grupy, albo tylko część grup, albo pojedynczy uczniowie, którzy mają jakąś szczególną sytuację zdrowotną, mają przewlekłą chorobę, mają wyraźne wskazanie lekarskie mówiące o tym, że przebywanie w większych skupiskach nie powinno następować. Ten model najbardziej radykalny to model, w którym będziemy mieli do czynienia w tych powiatach, w których jest najtrudniejsza sytuacja epidemiologiczna i gdzie inspektor sanitarny wyraźnie wskaże, że ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników oraz ich rodzin należy odłożyć na jakiś czas zajęcia stacjonarne. W jednym i w drugim modelu, to znaczy i w modelu mieszanym, jak i w modelu zdalnym, zakładamy, że ta przerwa od stacjonarnego nauczania, od pobytu uczniów w szkole nie będzie zbyt długa, że ona będzie trwała mniej więcej tyle, ile trwa okres zagrożenia, okres kwarantanny, na którym znajdą się być może niektóre dzieci czy niektórzy pracownicy. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania, które mają pomóc w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku. Między innymi przygotowane są już wytyczne sanitarne dla szkół i placówek oświatowych, poradniki dla dyrektorów szkół. Pojawiła się także pomoc w zaopatrzeniu w płyny do dezynfekcji, maseczki czy też termometry bezdotykowe. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał niecały tydzień. Dyrektorzy szkół ciężko pracują, aby sprostać oczekiwaniom i zadbać o bezpieczeństwo wychowanków. To jest absolutnie temat numer jeden w naszej pracy aktualnie w tym ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oczywiście stawiamy na czystość, dezynfekcję. To absolutnie jest najłatwiejsze jeszcze do wykonania. Najtrudniejsze jest zachowanie dystansu społecznego w przepełnionej, absolutnie wypełnionej do ostatniego miejsca szkole. Dlatego będziemy zobowiązywać naszych uczniów, żeby byli zaopatrzeni w maseczki, w środki ochrony osobistej i chronili się wtedy, kiedy mogą się zbliżyć na bliską odległość do innej osoby. Na lekcjach będziemy pracować bez maseczek. Zaproponowałem dyrektorom, żeby sposób taki, jakby powiedział, mieszany wprowadzić, hybrydowy częściowo, to w tych wariantach on się tam B nazywa, które ministerstwo przedstawiło, a mianowicie zajęcia w szkole by się odbywały, ale część lekcji by była zdalnie prowadzona, a część w realu, 25 minut. Mimo że liczba przypadków koronawirusa nie spada, rząd trzyma kurs na otwarcie szkół. Jak podkreślił minister Dariusz Piątkowski, funkcjonuje zespół międzyresortowy, który ma koordynować działania dotyczące powrotu do szkół.